Witam YouTubiewicze, Mako z tej strony. Dzisiaj będzie unboxing edycji kolekcjonerskiej do Anno 2070. Z góry przepraszam za jakość tego filmiku i za to, że w ogóle mamy takie dziwne tło. Ale niestety nie jestem w domu i nie wiem, kiedy będę w domu. Więc bardzo chciałem otworzyć to i nie mogę się doczekać, że zacznie coś w środku. Więc zrobię unboxing od razu tutaj. Jak już powiedziałem, jest to edycja kolekcjonerska do Anno. Na peceta. Grał się przez Ubisoft. Jeżeli ktoś nie wie, kto to jest Anno, no sobie poczytać, nie chcę mi się tłumaczyć tego. Anno to nie RTS, tak by the way. No teraz tylko mówię. Zresztą bardziej w rodzaju Civilization i tak dalej. Edycja kolekcjonerska. Mamy tutaj co ona zawiera. Zawiera plakat. Ekskluzywne opakowanie. Wow. Zestaw solarny 6 w 1. To jest to najbardziej ciekawe, co to jest. Dwie ścieżki dźwiękowe, grę i artbook. Trzeba stworzyć przyszłość. No cóż, ciekawy pomysł, zobaczymy. Z boku, z takie grube pudełko, to pudełko trochę przypomina mi edycje kolekcjonerskie gier Blizzarda, gdzie mam też właśnie takie grube pudełka pod pokrywą. I tutaj. Dobra, wiecie co, nie mam statywu, więc zdejmę folię i zaraz do was wrócę. Więc tak, po lekkiej walce z opakowaniem odkrywamy, jak wygląda pudełko. Więc może najpierw powiem wam, że ta część, na której to wszystko jest napisane, to jest po prostu kartonik. Jeżeli będzie chciał coś to zachować sobie, no to będzie musiał coś z tym zrobić w jakiś sposób. Teraz same pudełko, to jest przód, tak jak już znacie. To jest dalej w tym samym stylu. Bardzo porządne. Fajnie zrobione. Staram się naprawdę nie trzęść, ale wiecie, bez statywu ciężko się robi. To teraz zerknijmy sobie do środka. Bo jest numer 13491 z 21 000 wyprodukowanych. Ha! No widzicie, ciekawe. Teraz tak, mamy tutaj sobie samą grę Anno, której zawartości ja nie muszę pokazywać, gra jak gra. Mamy zestaw solarny, który, muszę wam powiedzieć, że to pudełko pozostawia sporo do życzenia. Mam nadzieję, że zawartość tego pudełka nie pozostawia sporo do życzenia. Mamy plakat, który rozłożę potem, bo jedną ręką będzie mi ciężko. Mamy dwa soundtracki, które są w kartonikach, niestety. Bo tylko jest taki plastik wyłożony welurem w środku, więc całkiem miłe. Eko. Ale w sumie spoko. I tak, ja soundtracków nie trzymam na zewnątrz. Wgrywam je do iTunesa, a potem na iPhone'a. Żaden problem. I mamy artbook, który też jest zafoliowany. Więc wiecie co? Potwieram te rzeczy i zaraz znowu do was wrócę. Więc tak, po odpakowaniu tych rzeczy i rozłożeniu mamy tutaj plakat Anno. Dokładnie taki sam jak widzicie okładka gry. Z tyłu mamy coś takiego jak Tech Tree, czyli wszystkie jakby, no nie wiem, no po prostu drzewko technologii dla dwóch frakcji mamy w grze. Nic tu specjalnego, ale jest miły dodatek. I teraz tak, to jest artbook. Nie wiem, czy to widzicie, ale mamy taki imprint na nim. I teraz coś ciekawe, to pierwszy raz się spotykam, że artbook jest jakby w okładce, to jest okładka. O. I dopiero tu mamy imprint, tu mamy prawdziwy artbook, też tak samym imprintem. I albo będzie mi ciężko wam pokazać, ale jest naprawdę wysokiej jakości papier. Drukowanie jest po prostu fenomenalne, więc sam artbook jest warty sporo pieniędzy. Naprawdę. Jeżeli będziecie chcieć, mogę zrobić taki in-game look, albo tfu, przepraszam, taki in-game. Szybki look na artbook tegoś razu. Że mam kilka artbooków z różnych gier, więc możemy je przejrzeć, jeżeli chcecie. Zróżmy na bok. I słuchajcie, mamy ten zestaw, który najbardziej wszyscy są zainteresowani. Czyli Beyond Futuristic Anno Kit. Solarne zabaweczki do Anno 2070. I teraz tak.
Nie będę ich unboxował w tym momencie. Zdjąłem i jak zajrzałem do pudełka, jest tam od cholery części. Widzicie, tutaj mamy części, tu mamy części. To są rzeczy, jakie możemy zbudować z tego. W sumie różnych sześć różnych takich małych zabaweczek, które będą działały na światło słoneczne. Więc tego review i unboxing, jak to w ogóle działa, zrobię oddzielnie. Ja myślę, że to by zakończyło mój ten kiepski bardzo unboxing. Bardzo trzęsący się unboxing do Anno 2070, Makos. Do usłyszenia w przyszłości. Pa, pa.